Szczęście kawałek. Czy ktoś już degustował okrasę? Która jest szanowana nie tylko przez Francuzów, ale przez wszystkich na świecie. Więc wydaje mi się, że powinniśmy czerpać dobre wzorce. Czy taka komosa, to była rzecz, która rosła, to były chwasty, ponieważ nikt nie sadził wtedy szpinaku, więc jadł komosa. Komosa do dzisiejszego dnia koła gospodyń wiejskich nazywają, no słusznie, chłopskim szpinakiem. I jako chłopski szpinak przygotowują tę komosę tak samo jak szpinak. Ma trochę słaby kolor, jak się ją gotuje, no bo robi się momentalnie taka szarka, brejka. Ale bardzo ładnie uznaję, moi drodzy, za swego rodzaju protezę smaku. Znaczy, jeżeli chcemy, żeby coś nam smakowało, uznawałem. Jeszcze do dwóch tygodni wstecz i to wam daje jak gdyby obraz tego, co kucharze robią w życiu. Jak przez całe życie ten zawód mnie pociąga z jednego prostego powodu, że się ciągle uczy. Nie stawiają soli ani pieprzu na stole w swoich restauracjach, ponieważ chcą, żeby danie było zjedzone tak, jak oni sobie to wymyślili, żeby pachniało. Żeby tak jak ta okrasa pachniała czy popiołem, czy kminkiem, to nie można jej zaburzać jakoś dużą ilością innych rzeczy. Na przykład gęś w całości, to najprostszy sposób na gęś. Nafaszerujecie ją nawet jabłkami, obowiązkowo jabłka ze skórką, żeby był ten aromat. To wystarczy takie jabłka wymieszać z rozgniecionym wcześniej kardamonem i jeszcze miodem i dopiero nafaszerować gęś. Będzie zupełnie inaczej pachniała, ba. Kilka takich rozgniecionych ziarenek, bo kardamon to wszystko, co ma dobrego, ma ukryte niestety w środku, w postaci małych ziaren. Widać na dużym ekranie ci, którzy mają możliwość, że są to posklejane, ale czarne, ciemne ziarenka, które dopiero teraz zaczynają pachnieć. Taki kardamon do sosu, a taki kardamon nawet na zwykłą polędwicę wieprzową, schab wieprzowy. Natrzeć takim mielonym kardamonem, zamiast majerankiem i czosnkiem. Zróbcie raz i albo wam się spodoba, albo powiecie, że nie miałem racji. Przyjmę każdy konstruktywny komentarz. Anysz i kardamon jest osobiornego wzoru. Bardzo fajne, lekko przemrożone, bo wtedy są najsłodsze. Zredukowane bardzo mocno właśnie z kardamonem i z anyżem. No i teraz tutaj wysadzają się, czyli łapią odpowiednią konsystencję, chociaż sos jest już prawie, że gotowy. Zmienia się jak takie brzydkie kaczątko. Na początku wszystkie składniki są osobno i właśnie o to chodzi, żeby je połączyć. Czym dłużej, jak z bigosem, tym lepiej. Ten sos się wysadzał bardzo długo. Ja muszę wam powiedzieć, że ten sos gotował się co najmniej 2-3 godziny na bardzo małym ogniu. Ja już pomijam element robienia bazy sosu, bo to jest kolejne 24 godziny, ale o tym nie będziemy mówić. To tylko po to, żeby wam dać coś specjalnego dzisiaj. Natomiast samym owocem czarnego bzu, przesmażonym na miodzie i tą bazą sosu 24 godziną, gotował się 3-4 godziny, powolutku, pykał jak rosołek. Ja to zrobię. Do tego stopnia, że nie ma tej bariery ochronnej pod postacią skóry, ale przyprawy. Paweł już tutaj dosypał coś, czym ja doprawię i doprawiłem te piersi, które są tutaj w naczyniu. To jest czarnuszka. Wiecie, co to jest czarnuszka? Nasiona czarnuszki, które kiedyś używane były zamiast pieprzu. Pieprz był dosyć drogą przyprawą, to też czarnuszka w zupełności go zastępowała. Oprócz tego, że jest lekko pikantna, jest aromatyczna. Dzisiaj dodajemy ją najczęściej do chleba. Jest zdrowa. Nie mówię tego dlatego, żebyście się nie bali jeść potrawy, ale ma takie działanie oczyszczające, moczopędne i tak dalej. Nie będziemy o ten temat mówić, to zboczenie troszkę dietetyczne mi tutaj każe takie rzeczy podpowiadać. Czarnuszka na pewno. Pokazywałem wam już kardamon, dlatego też takie ziarenko kardamonu do środka, także dodałem. Wsypuję same ziarenka, bez tej okrywy. Tą okrywę oczywiście możecie wykorzystać później. Mówię o łusce. Taką łuskę możecie wykorzystać, wrzucając do jabłek, czyli ona też pachnie. Wrzucimy do środka i do tego wszystkiego jeszcze jedna rzecz. Wtedy były liofilizowane ogórki, czyli suszone, kiszone ogórki. Tutaj wam pokazywałem suszoną, kiszoną kapustę. Coś, co smakuje jak kapusta, pachnie jak kapusta, jak się zje, jak wypuszczałem powietrze nosem, ale nie wygląda jak kiszona kapusta. Również posypię wam później na końcu taką pierś, bo to też stosuję jako przyprawę. Sypię na górę, ona może być bardziej chrupiąca. Ktoś jak je, czuje niby aromat tego kiszenia, ale nie je kapusty. No i na tym polega jak gdyby zabawa w kuchni, na tym polega moja zabawa w kuchni. Czasami, no bo czasami też
Jestem zupełnie troszkę normalny. W papryce, troszkę w tymianku. Natomiast co najważniejsze, ona jest lekko podwędzona. Kto sobie pani powącha? Pani jest ładnie ubrana, to jak się nawet umarzę, to nic. No ja, niech pani wącha teraz do kamery. Ma pan to? Co to? Przedbać o kolegę, bo w pracy jest. Ja też. Ale ja w pracy niestety pokazać? Się zawsze bawię. Do góry? Aha. Pani się domaga, żeby pokazać, więc pani życzenie jest dla mnie rozkazem. Nie wiem jak, może tak. No. Ale to słuchajcie, to jak ja po... O, właśnie, tam państwo już wiedzą, o co chodzi. Momencik. Zrobimy to spontanicznie i odpowiednio. Czyli ja podniosę, a wy spontanicznie, jak gdyby huralnie wszyscy razem. Pan to nagrywa, dopiero teraz. Ja tak niby coś zrobię. To jest ten element, moi drodzy, mojej drugiej pracy. W pracy zawodowej tak się nie zachowuję, ale niestety program pozwala mi się odstresować. Takie spotkania działają dla mnie jak lekarstwo. Więc wy mnie dzisiaj leczycie, żebym zachował swego rodzaju normalność. No, ale brawa, jak gdyby się należą, nie? Wygląda to dobrze. Smakuje też na pewno dobrze. Muszę wam oddać, tak jak powiedziałem, troszkę tutaj pojechaliśmy z Pawłem, jeśli chodzi o te przyprawy, o tą słoninę. Ja wiem, że to ciężko je do powtórzenia w domu, ale jeszcze raz podkreślam to, co mówiłem na samym początku. To spotkanie nie jest po to, żeby was nauczyć gotować. Ja bym chciał was zainspirować, że wiele rzeczy jest możliwe, bo ja się tak inspiruję, jeżdżąc chociażby po takich festiwalach jak dzisiaj. Jeżeli tylko ktoś zapamięta jedną rzecz z tego, co ja zrobiłem i go to zainspiruje do zrobienia czegoś w domu, to odnieśliśmy wszyscy sukces. Amerykańskie? Naprawdę? Tak się nazywają? Szerokie takie. Pierwsze słyszę, no dobrze. Widły amerykańskie. I można podziabać taki topinambur, być może w ogródku, poszukajcie. Słonecznik bulwiasty, polska nazwa. I warto go stosować. Mogę wam jeszcze przekroić, pokazać jak on wygląda w środku. Idealnie biały, gotuje się niesamowicie szybko. I doskonale smakuje. Można go upiec, później usmażyć. Skóra niestety jest twarda i niejadalna, ale można go w skórze upiec, a później tę skórę obrać piersi. Skaczki i gęsi, bo to dotyczy jednej i drugiej rzeczy. Kto ma pomysł, ręka do góry. Będzie nagroda. Pani... Skórą na dół, ale ja potrzebuję pełnej odpowiedzi. Jak smażymy piersi? Pani krzyczy. Tak jest. To, co lubi, mi się bardzo podobało. Taka już odpowiedź. Na początku szło pani dobrze, a później już tak boczkiem. Bardzo dobrze, ale to nie jest jeszcze pełna odpowiedź. Brak... O! I jeszcze jedna rzecz. Na suchej patelni i... Kto powiedział gorącej? To pan na pewno nie wygra nagrody. Ale dobrze, że pan powiedział, bo wtedy, bo nie mam nagrody, to okazuje się, że już jasna jest odpowiedź, nie? Jak gdyby z tego tak zawsze wybrnę z każdej sytuacji. Mam jakąś nagrodę, pani dam i pani dam. Panu też dam, dobra. Będzie, kochani, sucha patelnia, zimna patelnia, skórę nacinamy i od strony skóry. Nic więcej. I długo, namiętnie, powoli, żeby jak najbardziej wytopić skórę, żeby zrobiła się jak najbardziej chrupiąca, dopiero później przerzucamy. Smażenie na gorącej patelni powoduje, że skóra momentalnie się przypala i zostaje cały czas ta sama grubość, nie wytopi się i się robi gorzka. Spontanicznie, dziękuję. Byśmy tego nie...